Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Medieval 2 Total War. Witajcie moi drodzy. Drodzy, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy? Mianowicie rozpocząłem oblężenie Skarkel, mianowicie miasta, z którego wychodzą cały czas armie Imperium Bizantyjskiego na nas. Co ani trochę mi się nie podoba. W zasadzie doszło do dżihadu. Państwa islamskie ogłosiły dżihad na Konstantynopol, co powinno mi się przydać. Powinno mi pomóc w walce z Cesarstwem Bizantyjskim, bo Bizantyjczycy przez to mają spore problemy. Ostatnio także udało nam się zająć Staufen, a więc ostatnią niemiecką twierdzę, która padła. Padła pod naporem naszych sił. No a w Krakowie, słuchajcie, dzieją się rzeczy niesamowite, ponieważ tutaj zaczynamy werbować coraz to poważniejsze armie, coraz nowocześniejsze jednostki, co powinno nam się oczywiście przydać. No i słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wszystkiego nam tutaj wyjdzie. Dobrze, słuchajcie. Co tu słychać? Tu jest jakiś heretyk. Zlikwidować typa. Dobra, ile to jest w ogóle procent? 81, a nic nie najgorzej. Dobra, pobożność kościołowi wzrosła. No. To jest nasz kardynał. Tu grzecznie nawracać. How may I serve? On my way. Czekajcie. A, jeszcze 1% nam brakuje, aby móc zakończyć to zadanie od papieża, aby tutaj było 69% katolików na tym obszarze. A tutaj oblegamy to miasto. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. 8 tur, ale to jest druga bardzo silna armia wroga. Co prawda mają same machiny oblężnicze, co powinno nam dać spore szanse w walce z nimi. Aczkolwiek zobaczymy, jak to się tutaj nam rozwinie. Dobrze, kończmy turę. Lećmy dalej. Francuziki przyszli. Co wy tutaj chcecie? Coś tam kombinują cały czas. Myślę, że miasta próbują nam przekupić. Nie wiem do końca, o co tu chodzi. W każdym razie nie stać was. Wierzcie mi, nie stać was. No i myślę, że będzie interesująco. Dobra. No, ładnie nasza Polska się tutaj nam rozrosła. O, czyżby zadanie wykonane? No, Tatarzy są najbogatsi obecnie. Tak jest! 1000 florenów dostałem od papieża, bardzo ładnie. No i poprawiła mi się reputacja u niego. Papieże, że zapas złowrogi z Danii. 61 lat ma koleś. No dobra. Zbigniew Herman. Lala, tralalala. Jowie nam się tutaj coś rozbudowuje. Bardzo ładnie. Strażnica Metropolii niech będzie tu. Tu myślę, że moglibyśmy sobie zrobić wielki ryneczek. Kafie. Kraków się nam tutaj rozrasta, no. Czy nowe oddziały powstają? W Runiu nowe oddziały artylerii. Dobra, wy tu, te działa tutaj. Wy się połączcie, no i pójdziemy przetestować nasze nowe możliwości armii. Zobaczymy, na co stać naszych huzarów oraz naszych ręcznych strzelców. No nie wiem, zobaczymy. Zaatakujemy jakichś tutaj barbarzyńców czy kogoś, jakichś tutaj buntowników, jakieś paróweczki. Zaatakujemy, sklepiemy i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. To wikingowie tu są, no. Poważne sprawy. Okej, tutaj ich oblegamy cały czas. Bez zmian. No dobrze. Wszystko idzie zgodnie z przewidywaniami. Dobra, myślę, że możemy... Tu sytuacja. Tu stacjonuje nasza armia, która jeszcze powinna dopełniać straty, chociaż... A, musimy czekać na rozbudowanie się tego zamku, aby móc uzupełnić straty w oddziałach spieszonych rycerzy polskich. Ale no nic, na razie zakończmy turę. No i zobaczymy.
Oni tam coś cały czas kombinują. Jak nas by tu ugryźć? Ale spokojnie. Damy sobie radę. Z Bizancją. Okej. Świat jest okrągły. Ktoś tak zaczął twierdzić, na pewno go na stosie spalili. Przenośne organy. Ładnie. Fajne rzeczy wynajdujemy. Zablokuj port Korynt. Nie mam zamiaru na razie blokować żadnych portów, moi drodzy. Okej, tu się ładnie wszystko nam rozwija. Szczecin się rozbudował. Trzeba mocno dofinansować nasze działania. Okej. Byście się tu mogli połączyć jak najbardziej. No i ruszyć przed siebie. Tu na pewno stoją w tym lesie. Oni tam zawsze stoją w tym miejscu. Tutaj cały czas rekrutujemy te oddziały. No zobaczymy, jak sobie będą chłopaki radzić. Dobra. Coś my tu jeszcze mamy do roboty. Jak tu oblężenie idzie? No idzie, 6 tur zostało. How may I serve? Dobra. Jak tutaj? Wiecie co, jednego bym tutaj przerzucił. Właściwie to dwóch bym tutaj przerzucił. Kijowa. Kijowa jest katedra. I tak tutaj to nawracanie idzie dosyć opornie. Tutaj niskie podatki są, niewiele... Spadaj. Co my tu mamy? Okej, wpływy. Jakie zniszczenia są. Niepokoje religijne. A to dlatego, że co prawda Liga Katolicka jest tutaj dominująca, ale prawosławie jest tu bardzo silne. 40%. No dobra, zobaczymy, jak się tutaj nam sytuacja rozwinie. Cóż my tu będziemy mieć? Węgry. Okej. No cóż, moi, to może być interesująco w najbliższym czasie. Okej. Bierzemy tą pannę młodą. Jak najbardziej. Nasza pozycja się umacnia w stosunku do Turcji. Mongołowie oczywiście mają najpotężniejsze oddziały. Znaczy, Mongołowie mają najsilniejszą armię. Najbardziej liczną. Znaczy najbardziej liczną, a nie najsilniejszą. Pamiętajcie, że to nigdy nie idzie ze sobą w parze. Dobra, tutaj suchy dok. Niech powstanie. Okej. Czy ja tu nie mogę żadnych jednostek ulepszyć? Niestety nie. Szkoda. Okej, w Krakowie tworzą się ręczni strzelcy. An honor to serve, my lord. Nie stoi tu nikt? A nie, stoją. Pewnie. Chcę z tobą powalczyć, kolego. Dobra. Okej. A, patrzcie. Odkryto, że świat jest okrągły i teraz mogę dodać suchy dok. Zauważcie. A, możemy dodać karaki. W końcu. No. Teraz mamy nowe porty. Tak to wygląda. Nie mogę. A tu też nie, ale dobra. Mniejsza z tym. Tutaj katedrę by się przydało zbudować w najbliższym czasie. Okej, kończmy turę. Tam nasi kapłani ich nawracają dzielnie. Dobrze, no. Zobaczymy. Czas wypróbować nową broń. W najbliższym czasie. Oja, król Tobiasz Gniewny zmarł. Okej. Kto został? Ryszard Bogobojny. Ale zobaczmy, dawno tutaj nie zaglądaliśmy.
Coś mocno się tutaj to wszystko pozmieniało. Więc ten koleś jest teraz przywódcą frakcji. On ma córkę. Jadwidzę. Nie mogli napisać po prostu Jadwiga. Jak widać, ona jeszcze żyje? 53 lata ma. Jak widać, tutaj dosyć mocno się te drzewo nam tutaj wymarło. Tej naszej rodziny. Ale tutaj pień się dosyć ładnie rozwija. No i tutaj też idzie nie najgorzej, chociaż ci tu zmarli bezdzietnie. Śmierć w wyniku plagi. Śmierć w bitwie. Jeszcze jest Kacper Uczciwy. Ojojoj, cię tu podziało. No dobra. Mamy 1404 rok. Tak więc 6 lat przed Grunwaldem. How may I serve? God's servant. How may I serve? A Polska God's jest servant. Bardzo on my way. Silna. Okej, okay, jeszcze tak. Ci uderzyć tu. Załatwić dziadów. Okej, okay, przetestujemy nowe rodzaje broni na nich. Zobaczymy, jak nam tu pójdzie. Mam nadzieję, że nie najgorzej. Dobra. No i no możemy poczekać. Nie, może się troszkę wypogodzi. A jeszcze poczekajmy. No. Teraz możemy ruszać. Okej. Mamy tutaj mocno zalesiony ten teren. Ale z tej strony wygląda nie najgorzej. Dobra. Rozstawić się tu. Ładne te zbroje mają. Artyleria. Że nasze działa można byłoby rozstawić w tym miejscu. Aż z kolei tu. To jest nasza husaria. No cóż, może nie wyglądają tak jak prawdziwi husarze. I szkoda. Ale wyglądają zacnie, przyznać. Dobra. Nasz dowódca niech rozstawi się w tym miejscu. No i zobaczmy, na co stać naszych wrogów. Co my tu mamy? Buchowa amunicja. Gdzie wy jesteście, co? Was nie widać. Tu są. Postrzelać ich. Dobra. Podejść tutaj. Nasza jazda niech rozstawi się tu w tym miejscu. Nasz dowódca. Tu. No i zobaczymy. Gdzie są nasi wrogowie? Idziemy na Skubańsku. Jestem ciekaw, czy warto było zainwestować tyle hajsu w te nowe oddziały. Liczę na to, że tak. Już wiadomo, nigdy nie ma pewności. Troszkę będziemy musieli tu podejść, bez dwóch zdań. No ciekawie wyglądają ci husarze. Ja szkoda, że nie wyglądają tak jak powinni wyglądać, chociaż może to się jeszcze zmieni. No cóż, zobaczymy. Najbardziej ciekawi mnie nasza artyleria,
oraz nasza piechota. Co te oddziały będą w stanie pokazać? Podbiec. Ognia, panowie. Ładować. Działa. Co? Jedna sprawa. Rozciągnijcie się bardziej. Dobra, są pod ostrzałem. Szkoda, że tutaj artyleria ma ograniczoną amunicję. A nie ma tak jak w Napoleonie. Że można łupać we wroga ile się chce. Dobra, podchodzić tu. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra. Artyleria łupie. O, ładnie! Są pod ostrzałem. Skurczybyki. Co to taka czerwona? O co chodzi? Czemu to jest taka czerwona chorągiewka? Podbiec, moi drodzy, podbiec. A jest! O, jak pięknie! Our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight. Dobra, wy tu możecie podbiec. Podjechać. Okej, moi drodzy. Pauza. I nam tu chyba coś próbują przygotować. Niemiłego. Ruszamy. Strzelają do nas cholerni łucznicy. Rozciągnąć się. Wow! Moi drodzy, tam! Palicie we swoich. Dobra. Okej. No i o to chodziło. Podbiec. Teraz próbują nas, no ja, ostrzeliwać. Dobra, upać. Skubańców. Palić tu. No ładnie, ładnie. Głowa.
Biegiem. Dobra, myślę sobie, że czas wyżyć na popaprańców, chociaż nie no, jeszcze myślę, że mamy troszkę czasu. Jak wy tu sobie radzicie? Upaść tam w nich. Chyba dobre działanie psychologiczne to ma. Pogonić ich. Trzymać ostrzał, wszelki ostrzał. Only half the enemy force remains. Nie lubię walki w lesie. Nie znoszę. A oni szabli używają. Victory will be ours. Tak więc, no cóż. Zmiany, moi drodzy, zmiany na polu bitwy. Muszę się nauczyć korzystać z tych oddziałów. Kurde, tyle tu jest tych drzew. To jest to jakaś masakra, no. Kontynuować. Tyk tu dojechać. Tu się dzieje. Da. Gdzieś są oddziały wroga. Chcę ich dorwać. Chcę ich tu dojechać. Kubańców. Ale też straty ponieśliśmy w tych oddziałach. Chociaż niewielkie. Chociaż niewielkie. Ta piechota jest bardzo wytrzymała, muszę przyznać. Bardzo dzielnie zniosła ostrzał wroga. Dobra, wykończyć ich. Nie macie szans. Moi drodzy. No. All civilized people. Tylko mnie uczy, że ktoś zwiął. Nie, nie zwiął na szczęście. Tyle dobrego. Okej. Okay. Tak więc słuchajcie, myślę, że możemy zatwierdzić budowę tego typu oddziałów. Chociaż... Nie do końca to chyba poszło po mojej myśli, wszystko w tej bitwie. Dobra. My tu sobie tworzymy kolejne jednostki. Myślę, że więcej dział by też pomogło. Pewno by nie zaszkodziło. Wrocław, tu uniwersytet. Pradze.
Pragę możemy rozbudować spokojnie. Staufen, który nie będzie płatność. Czy tam też Kowal. Gdzie kolej zajmujący się uzbrojeniem. Okej. Okay. My tu jeszcze możemy... Wilno coś się nie chce rozbudować. Ciężko. Jak tam te oblężenie nam idzie? No, nie najgorzej. Dobra. No dobrze, kończmy turę. Lećmy dalej w takim razie. Co my tutaj ciekawego mamy? Cesarstwo bizantyjskie, proszę bardzo. Ruś, o, cóż chcecie, Rusini? Nic nie chcecie. No dobra. Węgrzy też coś tu kombinują. Nie wiem, o co chodzi. Tak do końca. No i państwo papieskie. Dobra. Ktoś zmarł. No to... Kurde, nie wiem, ci Tatarzy muszą mieć hajsu, że są bogatsi od nas. Tutaj sobie suchy dok budujemy. Kijowie. Już możemy rozbudować spokojnie. Frankfurt. We Frankfurcie zbudujmy sobie pałac rozkoszy, bo oni mają straszne problemy z buntami. Chyba się lubią tu chłopaki buntować. We Wiedniu. A niech będzie katedra. Tak to sobie zróbmy. Nowe oddziały powstały. Wy wracacie do Krakowa. Spisaliście się. Jestem zadowolony z tych oddziałów. Bardzo wytrzymałe są. To mnie osobiście cieszy. Muszę przyznać. No właśnie, korzystając z chwili, że te wojska są blisko, użyliśmy tutaj trochę działu. Dobra. Okej. No, husaria nie najgorzej się spisała. Muszę przyznać. Co my tu jeszcze mamy? O, Szkocja-Francja. Cały czas się bije Szkocja z Francją. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co leży u podstaw tego konfliktu. Mamy 3 tury. Dobra, powinniśmy to zająć w miarę sprawnie. O, heretyk. You wish the church. God's servant. Chyba typa załatwić. How may I serve? Ruszać na typa. Okej, okay. Kończmy turę. Lećmy dalej. No i słuchajcie, będę teraz starał się to wszystko rozbudować jak najbardziej. Nasze państwo. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mi te Imperium Bizantyjskie cały czas blokuje porty, ale ja to mam gdzieś. Nie mnie przejmuję, mam i tak wystarczająco pieniędzy, aby sobie na to pozwolić. Zresztą Bizancjum myślę, że upadnie w miarę szybko. Przynajmniej chciałbym tego. No i zobaczymy. Wy tu kombinujecie, co? Okej. Jeden się rozbudował. No. Dobrze, pomyślę o tym w najbliższym czasie. O ja, członek rodziny w Magdeburgu zmarł. Kupne wieści. O szary armii, moi drodzy. A więc czas na arkabuzerów. Dobra. Próbujemy ich wykorzystywać w jakiś tam mniej lub bardziej sensowny sposób. Tylko tanie oddziały, tak więc nie powinno być z tym większych problemów. Tutaj bym sobie zbudował odlewnię. W Krakowie teraz. Chyba Kraków osiągnął maksimum swojego rozwoju.
Bo obecnie nie ma tutaj przyrostu naturalnego. No dobra, poprawiły mi się relacje z Mongołami. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że prowadzę wojnę z wrogami. Jest to jakieś tam uzasadnienie tego. 31 ludzi straciłem, jeśli chodzi o strzelców ręcznych. A więc stosunkowo niewielu. Biorąc pod uwagę to, jaki ostrzał tam panował. Czemu tutaj nie wzrasta ilość populacji? Nie mam pojęcia, nie ogarniam tego. Miasto się tak nie rozrośnie, no. Tu spada z kolei. A, co akurat zrozumiałe. Dobra. Załatwko. Poszło, poszło. Aby tu nawracać. O, koleś jest z Warszawy. Tomasz z Warszawy. Paweł z Opola. Czesław z Karkowa. No spoko. Spoko, nie najgorzej to wygląda. Dobra, pobożność kolesiowi wzrosła. Bardzo dobrze. Jak tam oblężenie? Jeszcze dwie tury, tak więc spoko. Nie najgorzej. Okej, tu jest wszystko w należytym porządeczku. Dobra, kończmy turę. No i lecimy z tematem. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, moi drodzy. Może być dosyć interesujące. No, znowu idzie. Prawosławny kolo. Okej, tutaj Rusini. I tak Smoleńska mi się kręcą. No, tu duński szpieg. Ja mu znalazł. Został schwytany. Nasz kontrwywiad. No i bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra. Okej, zaprezentowana panna młoda. To agenta duńskiego, który został zlikwidowany. O, w końcu zaczęły rosnąć mi przychody w porównaniu do... O, leszczyńska Petrać zmarła. Rosną mi przychody w stosunku do bogactwa tatarskiego. Dobra, co byśmy tu mogli? Ja tu katedrę se zbudę. A co mi tam? Tutaj duża stocznia niech będzie. W Szczecinie. W Pradze. Wielki ratusz. Niechaj powstanie. Okej, w Warszawie arkabuzerzy powstają. Nowe oddziały nasze. An honor to serve, my lord. With honor. Okej. Właściwie, wy sobie tu dojedźcie. Wy też. Sobie uzupełnimy straty. Wszystko spokojnie. Portugalia i Francja toczą wojnę. Okej. Nie najgorzej to wygląda. No zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj. Mają poprawiony oręż. Broń mają lepszą. Ciekawe. Dobra. No i jeszcze jedna tura i będziemy... Dobędziemy to miasto. Coś czuję, że dojdzie do bitwy oczywiście, ale... Może to być interesujące. Więc kontynuujmy. Cóż wy tu chcecie? I się tam tłuką. A tak ja myślałem, przeciwnik postanowił na nas uderzyć. No, równowaga sił jest dosyć mocno zachowana, ale myślę, że i tak mamy spore szanse na zwycięstwo w tym, w tej bitwie. Przede wszystkim dlatego, że mamy przewagę liczebną. No i nasze oddziały nie są podzielone na dwie grupy. Dobrze moi drodzy, nic, myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.